delikatnie, tak wiesz. Daj kreskę. Okej. Okay. Mówimy tu o czterech karabinach maszynowych typu MG81, 81Z oraz 37mm działku automatycznym z amerykańskich samolotów. Były używane m.in. w samolotach T-39 Air, które również były na wyposażeniu jednostek radzieckich, bo Rosjanie je dostawali w ramach Lend-Lisu i prawdopodobnie to jest jeden z tych samolotów. I działka z tego samolotu właśnie, które były na użytkowaniu lotnictwa radzieckiego. No właśnie mamy tutaj to, co zostało wydobyte z betonowego słupa. W pierwszym etapie, kiedy to było odkuwane, to wystawał tylko kawałek rudy, więc też no nie można było powiedzieć od razu, co to jest za działko. Tylko jak się tak człowiek przyjrzał od góry dokładnie przy wlocie, przy otworze wlotowym, no to było widać bruzdy. No to już można, to już świadczyło o tym, że nie jest to zwykły słupek, tylko jest to element uzbrojenia. Kurczę! Jeszcze ten spaw jest za duży. Dobra. Wyjmiesz? Czekaj. Czekaj, to na razie. No ale też nie wiedzieliśmy, czy to jest sama lufa. Dopiero po odkuciu okazało się, że można powiedzieć, karabin jest w całości dosyć dobrze zachowany. Tylko proszę zwrócić uwagę, ile tutaj mamy takich detali. Między innymi tutaj, patrząc na szkielet, no to mamy cały zamek, tak? Brakuje tutaj tego typowego podajnika, gdzie przychodziły 37mm pociski. Bo mówię, tu mówimy tutaj o działku. Ja przypomnę, że na początku wojny to o kalibrze 37mm to czołgi takie działa miały zamontowane w wieży. Natomiast tutaj w tych samolotach działko przechodziło przez sam środek, ono wychodziło ze środka śmigła. No i tutaj jak się ogląda archiwalne filmy, to widać, że w czasie strzelania z tych działek to samolot aż jest lekko wstrzymywany, tak? Aż zwalnia, czyli odrzut musiał być niesamowity. Zresztą mówię, no kaliber 37 mm potrafił wyrządzić ogromne szkody. W momencie trafienia to nie było szans, żeby przeciwnik no, cało wrócił do domu. Dobra, zaraz zrobimy tam jeszcze te nacięcia. No, ale jest dobrze. O, tam. O, zobacz. O, ja. Tam jest taki piach. Za! O, zobacz. To było działko, mówię, montowane w samolotach amerykańskich, które no, stanowiło jakby taką podstawową siłę uderzeniową. To w ogóle zadziałało tak szybko. To już, ja otrzymałem telefon po godzinie 18 w czwartek, no, że rolnik właśnie wymienia płot. Jest olbrzymia szansa, że wśród tego, co się tam znajduje, no, obok nie znajdowało się cmentarzysko samolotów starych. No i w momencie, kiedy taka jeszcze informacja gdzieś się tam pojawiła, no to pojechałem zobaczyć. Poprosiłem też mojego przyjaciela Artura Zysa, że mówię, jeśli trzeba będzie tam użyć jakiegoś cięższego sprzętu. No okazało się, że są to słupy betonowe. Samo działko, to tak na pierwszy rzut oka, no to teraz już po wypiaskowaniu to jest około 100 kg. Natomiast no te betonowe słupy to tam ważyły ponad 300 i myśmy wtedy do końca nie wiedzieli, co tak na dobrą sprawę znajduje się w tych betonowych słupach. Poprzez pęknięcia betonu było widać jakieś elementy metalowe, ale mówię, to do końca też jeszcze nie byliśmy tego wszystkiego pewni. Dopiero po odkuciu okazało się, że mówię, znalezisko to dwa 37mm działka z amerykańskich samolotów. Natomiast jeszcze dodatkowo wyszły też bardzo ciekawe egzemplarze, cztery
MG-81 i MG-81Z, które były używane w niemieckim lotnictwie, w niemieckich bombowcach, w niemieckich samolotach rozpoznawczych. Nie mamy tego typu uzbrojenia w naszym muzeum, a muzeum się przeniosło do miejsca, gdzie kiedyś, gdzie, w pobliżu lotniska, tak? Tutaj kiedyś być może właśnie samoloty z takim uzbrojeniem lądowały. Witek, uważaj. Tak. Zamek już w tym jednym działku praktycznie pracuje. W tej chwili moi renowatorzy odkuwają resztki betonu, które są na samym końcu tutaj lufy, w tej części komory nabojowej i zamka. Byliśmy zdziwieni, że w niektórych elementach beton bardzo dobrze zakonserwował, jak widać po tych niektórych elementach, tak? Czy chłodnica jest praktycznie nie, oksyda jest nienaruszona. Na taki stan ponad 60 lat, 70 lat w betonie, naprawdę nieźle wygląda. Lufa, a ona była cała była zatopiona w betonie. Wchod między lufą a chłodnicą był beton. I naprawdę jak na ten, na tak, to nie było przechowywanie, tylko to było zatopienie w betonie. No wygląda prawie, że idealnie. No nie możemy, mamy tutaj jeszcze na przykład ten element. On był troszeczkę, tylko to już jest już po wstępnym już piaskowaniu. Widać jak korozja postąpiła. W tym miejscu powinien być numer broni. I po prostu jego nie ma. A tu dla porównania. Po prostu ten element miał mniej szczęścia, więcej tlenu. No i niestety tak korozja z tym postąpiła. Niedużo. Ty. Co? W środku jest? Jakieś. Ale się już pozaginało, zobacz, zupełnie. Nie wiem, czy obciąć tego i od nowa jeszcze raz zrobić. Albo, nowe. Albo w ogóle obciąć i naszlifować, żeby zrobić. Sam tylko taką. No nie wiem jak to się. No dobra.